Cześć. Tak sobie myślę ostatnio, mam już środek gorącego lata 2019 roku, przydałby się jakiś hit muzyczny. Koniec zachodu, to już w radiu leciało setki razy. Dla odmiany udam się na wschód. Wiadomo, jeśli muzyka na lato, to najlepiej z gorących krajów. Tak oto dotarłem, nie uwierzycie gdzie, do Pakistanu. Zobaczcie, czego tam się słucha. Muzyczka fajna. Nie wiem, o czym ona śpiewa, bo Google tłumacz nie poradził sobie z tym. Nie wiem też, czy to żart, czy naprawdę się dzieje, ale co mi rzuciło się w oczy i wam na pewno też, że ona tam jedna, a ich cała armia. Zrobiłem mały research i wygląda na to, że Pakistan ma problemy z proporcją ilości kobiet do mężczyzn. Jak zapewne wiecie, w wyniku polityki jednego dziecka i masowej aborcji ze względu na płeć problemy z proporcją płci mają Chiny. O innych krajach za bardzo wcześniej nie słyszałem. Zrobiłem sobie tabelki na podstawie stron Population Pyramid. W Chinach dla męskich obywateli tego kraju w wieku od 15 do 39 lat brakuje tylko 22 milionów 800 tysięcy kobiet. Taka dysproporcja oczywiście prowadzi do strasznych przestępstw, jak porwania i handel kobietami oraz dziewczynkami. Resztę możecie sobie wyobrazić lub przeczytać w internecie. Ale nie tylko Chiny mają problem z proporcją płci. Ma również i Polska. Dla męskich obywateli Polski w wieku od 15 do 39 lat brakuje 215 tysięcy kobiet. Mówię to, bo niektórzy myślą, że w Polsce pod tym względem jest super. Nie jest super, a napływ robotników z całego świata na zaproszenie popisu tylko pogarsza sytuację. Wiadomo, Polki najładniejsze, dlatego niektórzy Indyjczycy z tym się nie kryją, po co jadą do Polski i mógł się o tym przekonać nawet sam Wardenga. You want to move to Poland, right? Why? Job, study? Why you want to move to Poland? Ano mają i to jeszcze większy problem niż Chiny, a przecież w Indiach nie ma polityki jednego dziecka. Nie ma, ale jest aborcja ze względu na płeć, mimo tego, że hinduizm zakazuje aborcji. W Indiach brakuje jeszcze więcej kobiet niż w Chinach. Brakuje aż 24 665 tysięcy. No to dla uzupełnienia Pakistan. W Pakistanie prawo aborcyjne surowe. Dziwnym przypadkiem proporcja ostro zachwiana, podobnie jak w Chinach i Indiach. Brakuje prawie 2 300 tysięcy kobiet. To teraz na koniec wytłumaczę wam, dlaczego taki dziwny tytuł hit na lato 2030. Gdy już te legiony kawalerów z Azji znudzone swoim własnym towarzystwem ruszą na Europę, Afrykę lub Amerykę Południową, to będą sobie takie pioseneczki w takich właśnie rytmach podśpiewywać. No to cześć. Jak wam się spodobało, to przesłuchajcie piosenkę do końca.